Wigilia to jest bardzo wyjątkowy dzień. Nawet mówimy niekiedy, że taki dzień zdarza się tylko raz w roku. W naszych domach, rodzinach, jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, dużo pracy, obowiązków. Chcemy dobrze się przygotować, dobrze przygotować się duchowo, ale również zadbać o to, co potrzebne dla ciała, żeby te święta były niezapomniane, żeby te święta były jak najlepsze. Ale myśl o tych wszystkich przygotowaniach. O tych rzeczach do zrobienia może nas przerazić, wystraszyć. Może sprawić, że ten dzień będzie czymś, czego się zaczynam obawiać, bo czy ja dam radę podołać temu wszystkiemu? Ale dzisiaj jest wigilia. Pan Bóg przychodzi, rodzi się nowe życie. Pan Bóg daje nam nowe życie. Ta prawda o Bogu, który wkracza w historię tak bardzo namacalnie, który staje się małym dzieciątkiem, ta prawda zmienia wszystko. To jest prawdziwy cud dzisiejszego dnia. To jest najważniejsze, na czym powinienem się skupić. Bóg przychodzi, otwórzmy drzwi naszych domów, otwórzmy drzwi naszego serca.